And you watching the Brothers Truckers. Dobra, już tak na poważnie. To lecimy teraz na miejscowość Plettenberg. Niedaleko. Plettenberg. Niedaleko Bonu. Za Bonem. 100 km. Nie takie daleko. Lecimy tam, mamy tam rozładunek stali, którą Bartek załadował wczoraj. No i co? No i później polecimy sobie gdzieś ten załadunek. Coś załadujemy, na most dzisiaj musimy coś załadować. I polecimy na Francję, w kierunku Francji, ponieważ musimy stać gdzieś w przyzwoitym miejscu, a chciałbym dolecieć na granicę francusko-niemiecką. W tym miejscu, gdzie staliśmy w Brothers Truckers 9-6. Tak, bo chodzi o to, żeby potem z Francji załadować już coś na Polskę. Tak. Znaczy będę się dzisiaj kłócił z nim, bo będzie pewnie chciał coś kombinować z Leon Szycie, ale ja powiem, że nie ma żadnego kombinowania i tyle, no bo... Celu to nie przejedzie. W każdym razie jedziemy sobie na spokojnie. Mgła, jak widzicie, taka, że udusić się idzie. A jakoś się jedzie, nie jest tak. Taka widoczność, ile może być? 200 metrów? Maksymalnie. No spokojnie. No jeszcze nie jest mgła. Pojedziemy sobie spokojnie, z nerwów. Mamy 10 km. Mamy o tyle dobrze, że możemy być elastyczni, jeżeli gdzieś tam potrzebujemy godzinkę dłużej praktycznie niż wynosi czas pracy jednego kierowcy, to możemy sobie pojechać, więc tak bez takiej spinki nie jeździmy. Dokładnie. Na Polskę wydaje mi się, że pociśniemy sobie na podwójnych. No oczywiście. Zobaczymy, w jakim będziemy tam nastroju, ale na pewno gdzieś tam będziemy myśleć. No nie, no na pewno będzie lepiej do Polski jechać. Ale nie będziemy się tak też wysilać, nie? No, poproszę go, żeby zrobił te rzeczy, które są do zrobienia w tej ciężarówce. Skrzynkę przede wszystkim z narzędziami jakąś. Jakkolwiek, młotek, śrubokręty. Tak. To musi być, przecież kurczę. Automatycznie nic nie ma. W razie czego jesteśmy w lesie głęboko. No tak, no, ale to już tam... Historia na inny dzień. Tak, to nie ma co tam się mieścić, po prostu dać po prostu cyk, że tego nie ma, zrobić listę i to ma być przed wyjazdem. Dzisiaj tankowaliśmy w Luksemburgu. W Luksemburgu dziadio Marcin mnie przeraził. Pokazał mi cenę paliwa. No to kosztuje jakieś złoty 80 taniej niż w Polsce na litrze. To jest chore, Luksemburg prawie 10 razy tyle zarabia co my. O, ma także o złotówkę tańsze paliwo. No, świadczy o tym, w jakim kraju żyjemy. Ile akcyza u nas pożera z tej ceny. Straszne to jest. Żałosny kraj, na Polskę. No już w Niemczech i we Francji są ceny podobne jak w Polsce, a w Luksemburgu jeszcze tańsze dużo. W którymś odcinku mówiłem wam, że nie jest tak wcale dużo taniej na Luksemburgu tankować jak gdzie indziej. Jednak jest trochę taniej, nawet wiele taniej, także i szybciej VAT schodzi, także jest coś w tym, żeby na Luksemburgu jak najczęściej lać. Znaczy dlatego, że wiesz, mniejszy kraj to może łatwiej wszystko, wiesz, ogarnąć. Nie wiem, wiem tylko tyle, że jeżeli w Niemczech są ceny podobne, a w Luksemburgu niższą odgłówkę, to coś jest nie tak. Coś tu jest, kurde, nie halo. Żeby po euro 18 tankować samochód ciężarowy. A w Polsce jest na 5,60.
teraz zapaść gumę. Bo i teraz to się nie przystało, bo że jak jedziesz 9 dni. Z przodu ci kapać fale, nie po prawej stronie. Się patrz jak kręcisz, bo ty teraz takie ujęcia robisz, że kurde muszę wycinać. Co ty gadasz? To jest director's cut, prawda? Nie. A to na topem to ja i tak muszę robić na czuja te ujęcia. Co, jedziemy, mam jeszcze 165 km do celu. Dzisiaj rozładujemy, załadujemy i powstajemy się na weekend. Ewentualnie... 3 dni stania. Nie, ewentualnie może w sobotę. Uda się kawałek podjechać. Zobaczymy. Ale raczej podlecimy w sobotę. To jeszcze nie jest powiedziane, ale zobaczymy. Może blachę to może trzeba będzie malować. Już tak jest powiedziane, że ponad... Pylszewo. Pylszewo. Ogólnie dzisiaj się jedzie, to ciągle mgły, temperatura około 5 stopni Celsjusza, później kurde na 0. Po chwili skakuje. Pogodę mamy ładną, jest, niebo jest czyste, tylko te mgły. Taka pora teraz roku, że może być, co? Giełki, może śnieg spaść, śnieg. Pierwszy śnieg, mówię już. Nie. Tak, właśnie. Się czekamy na jakieś informacje. Jedziemy. Ile masz kilometrów do przejechania jeszcze? 121. Podawaj. No to jedziemy. Ruszamy. Tutaj jest autostrada, Bartek. Teraz? Czwóreczka. Który kilometr? Ale się zbliża. Haha, ty dobry. Bartek dalej za kierownicą, jeszcze nie zrezygnował. A co wczoraj? A przez wczoraj cały czas. Już nawet tarczy nie wyjęłam. Po co? Powiem wam, że mamy lepiej godzinkę, co by nas rozładowali. Tak. Ale powinniśmy zdążyć. 12.03, na razie trzyma cały czas GPS orientacyjny. O za 18 km będziemy. Bo jak nie, no to będziemy tutaj stać do poniedziałku nasz. No. Musieli szukać jakiegoś parkingu, ale musimy to trzymać w poniedziałku. Parking z McDonaldem? Jestem za. Znaczy przeciw. A, no, nie powiem twojej żonie. A i tak się domyślę. Myślisz, że nie obejrzy tego filmu?
Taka sztama chyba jest, nie? Aha, to jest nasz dom chlebowy. Jak się tam mieszka, to wiedziałem. No. No, tu fajny parking. Chociaż weekend tu 3 dni nie chciałbym robić, ale... Nawet bym nie mógł. Przez przodu zaraz. Akurat Oscarowe ujęcie. To jest tył? Gór? Gór. Wzgórz? Wzgórza. Lubię po takich serpentynach jeździć. Prawda nie 24 tony, ale lubię. W każdym razie mamy 170 km do miejsca załadunku. 154. No, na starcie było 170. No, także dzisiaj załadujemy i odstawiamy się na pauzę. I teraz nie wiem, czy odstawimy się na pauzę długo, czy odstawimy się tylko do soboty. Ale raczej jak staniemy, to już sobie będziemy stali. Tak. Zobaczymy jeszcze gdzie, zobaczymy jeszcze jak. Żyjemy, zobaczymy. W każdym razie podejrzewam, że miejsc wolnych do parkowania trochę będzie. Bo większość samochodów ciężarowych niemieckich oczywiście będzie na firmach. Trochę naszych firm pociągało kierowców na święta, na nowo. Na długi weekend właściwie, to takie święto jednodniowe. No tak, ale to zawsze jest święto, nie? No. Sobie spokojnie 89 na godzinę lecimy właśnie na załadunek. Ja do tego się mnie pytał, ile został mi czasu jazdy, bo chciał, żebym jeszcze dzisiaj pojechał załadować. No dobrze. Dobrze, jak już ma wszystko rozplanowane, tam to dobrze. Tak, na spokojnie. Jak dzisiaj nam kazał się podstawić, znaczy, że
długo pracuję. Chyba, żeby jeszcze coś co załadujemy. Tak jakby... Tak powiem, tak króciutko. Czasami się zdarza, że nawigacja wyznaczy jakąś trasę, bo to wiecie, no, bo to każdy wie, że wyznaczy trasę i puści tak zwanym skrótem. Ale nie zawsze ten skrót jest możliwy do zrobienia. Tak samo wszystkie nawigacje, które są w biurach spedycyjnych, bo przeważnie jest tak, że jak jest jakaś firma, no to spedytorzy mają najnowszej klasy oprogramowania na nawigacji do nadzoru nad samochodami w biurze u siebie, a kierowca ma starą mapę w samochodzie, czyli no tak przeważnie jest. No i jest tak po prostu, że oni sobie wyznaczają mapę od punktu A do punktu B i nie patrzą, czy to jest mapa po jakichś tam krętych drogach, po różnych rzeczach, tylko po prostu tak wyznaczają i tego się trzymają. Tak samo teraz była taka sytuacja, że jedziemy tam 45, nie, teraz 4, chcieliśmy na 3 się wbić i na miejscowość, jak to się nazywa, na miejscowość? Overrad, coś takiego. No, Overrad. I chcieliśmy tam zrobić skrót i tamten nie przejedziecie, bo jest skrót 7,5 tony. I musimy prawie 30 km wjechać do Kassel, czwóreczką, żeby się wbić na autostradę. A później z Kassel na Koblenz. Także tak trochę głupio, ale tak to właśnie przeważnie wygląda. Że spedytorzy na swoich komputerach w biurze mają świetnej klasy sprzęt na nawigacji, a kierowca się sam martwi o nawigację w samochodzie. Co zrobić? No pamiętam w firmie Voss Logistik. Ja w niej nie jeździłem, ale ja jeździłem jako podwykonawca, ale pamiętam, że chłopaki dostawali TomTomy, takie nawigacje dostawali od firmy, także akurat wiem, że w tej firmie chłopaki dostawali nawigację. Ja byłem tylko zamontować satelitę, ponieważ mieliśmy taką satelitę i wtedy na człowieka pisaliśmy teraz SMS-y. Doszło wszystko właśnie przez satelitę i fajnie to funkcjonowało w ogóle, nie? No bo na SMS-ach, na telefony praktycznie gazu się nie wydawało, nie? To fajnie. A mało tego, w tej firmie co ostatnio jeździłem, tak po 7, po 6 tygodni, to mieli tak zrobione, że mogłeś normalnie za darmo, znaczy za darmo nie, bo tam jakby się płacić jakiś tam abonament miesięczny, normalnie wysyłać SMS-y, internet mieć w takiej jakby nawigacji, tak na szybie i to nawet nie pamiętam, czy się już to dbało, ale to bardzo fajne też, bo też zamiast SMS-y to funkcjonowało. To się płaciło jakąś tę sumę miesięcznie i przy okazji to urządzonko monitorowało wasze spalanie, gdzie jesteście, czyli monitorowało was i wszystko. Także taki, jak to się mówi, szczurek w samochodzie. To bardzo fajna rzecz, tylko nie pamiętam, co się nazywało. Webay to się nazywało. Webay. Fajna rzecz. Szef miał, to prawda, szef wiedział zawsze, gdzie jestem. Co mi się nieraz nie podobało, bo jadę, słuchajcie, i mieliście to na moim filmie. Bodajże droga do Montoira to się nazywało, ten film. Czy Montoira tylko. Jadę. Przede mną zakaz wjazdu na samochodów ciężarowych, kurwa, ten, remont mostu. W lewo. Tak, objazd, strzałeczka. Jest na firmie jak byk. Za 5 sekund, 6 sekund, 10 sekund dzwoni do mnie z pretensjami, gdzie jadę. A ja mówię, chłopie, jak to gdzie jadę? Zakaz, tak będzie przejedziesz. A to jest jedyna droga. Ja mówię, no kurde, trzeba rozpędzić się i przelecieć nad tym mostem. Taki był właśnie minus tego Transix, tego Webeya, bo Transix to jest zupełnie za inne. Tu widzę, że mieli mało pracy, skoro mieli czas, żeby się gapić w monitory, gdzie jest. Ale szef miał 4 samochody. Co on miał innego do roboty? Tylko monitorować auto, gdzie kto jest. A on mógł przybliżyć, bo miał taką mapę nawigacyjną, tyle wartą, że on mógł przybliżyć mnie do metra. I on do metra miał co 3 sekundy odświeżanie, gdzie jest. To już sobie wyobrażam, jak on tam siedział i jak on mnie podglądał, gdzie ja jestem. Ja było, kurczę, gdzie ten kupica jedzie? Od razu telefon, mach i pytanie, bo do firmy było 300 metrów, nie? Tylko, że
jeszcze po moście. A mostu nie było. No ale już. Było, minęło, te czasy zawsze. Całe szczęście. Tak jest. No? Tak jest. No ja mam nadzieję, że tutaj w tej firmie czy się jakoś tak odnajdziesz, bo widzę, że robota jest spokojna. Nie jest wcale, nie wygląda jaka ciężka. Wiadomo sprawa, że jeśli chodzi o załadunki, o rozładunki, no to... Na razie nic ciężkiego nie... Tak, pomagają. Słuchaj, nie może być tak, że ty stal ładujesz sam. Nie no, oni sami ładowali to, ja tylko sobie zabezpieczałem. Zabezpieczasz, oni ci mają po prostu załadować te stale, bo to wiesz, no tyle tylko, że na przykład jak załadujemy jakieś tam wiadomo, jakieś tam rzeczy typu, na przykład tak, te worki z tą pełną, nie? No to tą faktem trzeba było sobie fajnie zabezpieczyć, bo bez zabezpieczenia tego to byś jechał trochę tak niebezpiecznie, nie? No, zabezpieczenie towaru to jest podstawa, nie ma co. Dopóki nie zabezpieczysz towaru, nie masz prawa wyjechać z firmy. Nikt, żeby cię nikt nie gonił, kurde, jak będą cię gonić, entschuldigo. Langsam, ja to teraz robię swoje. I wszystko w temacie, nie może być takiej sytuacji, że ty wyjeżdżasz z niezabezpieczonym towarem. Albo z niedopiętą plateką, bo też ci się zdarzy nieraz, że ci się plateka otworzy. Bo będzie źle zaznaczona, nie? Właśnie nie może być takiej sytuacji. Mi się też tylko zdarzało. Tylko, że mnie uczył gościu, który zamiast mnie uczyć, wolał się napić na pauzie 8 czy tam 9 browarów i następnego dnia jechać. Taki uczył mnie. Dyrektor Skat. Chyba mało będzie widać po prostu. Tak? O, szkoda. Teren. To jest teren. Nie. No, widać, coś tam widać. Coś tam widać. Underground. Prosto. Kurde, jak to pięknie. O, fajnie. Rzeka słabna na cały świat. Dobra, przejechaliśmy rzekę, to najważniejsze, kurde, bo zawsze rzeka jest problemem. Bartek, powiesz coś? Czy nie masz ochoty gadać? Już mogę powiedzieć. This is the story for another time. Zgrzałem się, tylko tyle mogę powiedzieć, się zgrzałem. Jedziemy właśnie na sobie na stację paliw. Ustawimy się tam i będziemy 3 dni stać. Także na spokojnie. Także sobie... Dobra, za 5 km zjeżdżamy na parking. Miejmy nadzieję, że będzie mało aut. Ale chociaż będzie tyle, żeby się postawić. Ja tak myślę, że przed świętem dużo aut zostało ściągniętych na Polskę. No ale na pewno też dużo chłopaków zostało i myślę, że każdy będzie chciał na te 3 dni stać w przyzwoitym miejscu, nie? Tak jest. Zaraz jedziemy, zobaczymy, pójdę, wyskoczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jedna miejscóweczka powinna się znaleźć bez przesady. A jak dostaniemy koło dystrybutorów i już. Zobaczymy, jak to wygląda na tej stacji paliw.
nadzieję, że jakaś miejscówka będzie, bo następna dopiero jest za 40 km. On też tu jedzie. Wiesz, mamy czas, żeby jechać na następną nawet, nie? Ale po co? Jak tu może być dobrze? No, a tu już chłopaki stoją. No dobra, zobaczmy. Stań najpierw tutaj przy tym, na wprost tego, jak coś wystali ostatnio. Tak na wprost tego. Tu jest zakaz, mówię na prosto tego tu. Na prosto dystrybutorów. A stań tutaj na razie, no. 20 km. A ja pójdę zobaczyć na parking, czy są tam jakieś miejscówki, nie? Stój. Panie kucharz, co pan poleca na kolację? No z tego względu, że zbliżają się święta, dzień wyjątkowy, więc postanowiłem zrobić flaki. No ale po zamojsku, czyli samo dobro. Tak. No. Już widzę, co by było, jakbyśmy na Wigilię zostali tutaj w samochodzie. Podejrzewa, że byłyby flaki pod Betlejemską. No, po Betlejemską, a teraz są po zamojsku. Powiedz coś na temat dzisiejszego dnia jeszcze. Bo to trochę mówiłeś, ale... Troszkę im popsuł humor dzisiejszy dzień. Czemu? No bo miałem spotkanie z paroma niemiłymi Niemcami, nie? Najpierw w pierwszej firmie, na rozładunku, a potem na załadunku, gdzie Niemcom pomagali mocować towar, a mnie zostawili ze wszystkim samego. Ale dziadzio skontrolował, mówi, że super robota, także jest spoko, nie? Przed chwilą zerknęliśmy w twoje oczy, nie kłamiesz, także jest dobrze. Szczery chłopak jesteś. Okej, okay, let's cook. Let's cook. Let's cook. Let's cook. Let's cook. Cook this. Let's cook this. Czym będziesz przyprawiał? Nie wiem, trochę kurzu. Nie mamy ani pieprzu, ani soli. Co oglądasz, Bartek? Może się pochwalisz. Stawkę większą niż szycie. Niż szycie? Hans Klops. Tak. Mój idol. No, ale to jest serial. Serial wczych czasów. Tak chciałeś się zawsze czesać, nie? Tak. Jak jeszcze miałem włosy, tak się czesałem. Tylko nie, jak ty miałeś włosy... Takiego loka w dojrzeniu. Miałeś fajnego loka, wyglądasz jak Michael. Nie, no w porządku. Dobrze, stoimy, słuchajcie. Dzisiaj już tu się nic nie będzie działo, także kończymy dzień 9. Tak jest. Leci rzut czas. Okiem na człowieka sukcesu dzisiejszego dnia. Rzut okiem na flaki. Na flaki. Tak, to będzie wyszane. Przypalnie już. Przypalone takie, nie? Dobra, kończymy, cześć. Trzymajcie.